Boskie. W dniu odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej, bo taki tytuł miała kaplica, poświęcona 17 grudnia 1944 roku, która funkcjonowała do 1960 roku, z kopią obrazu Murillo Matka Boża Bolesna ze łzami i odpustem obchodzonym w piątek przed Niedzielą Palmową. Po spaleniu przez Niemców zabytkowego kościoła z 1882 roku w czasie II wojny światowej 27 lipca 1944 roku. Dramaturgię domu opisał proboszcz ksiądz Piotr Mielnik, widząc dzień wcześniej, 26 lipca, palącą się wieżę kościoła w Sokołowie. Z zaufanymi parafianami zakopał na placu plebańskim przedni liturgiczny i księgi metrykalne, które przetrwały do dziś. Przez 15 lat funkcjonowała w Bedyni kaplica Matki Bożej Bolesnej. Obecny kościół zbudowany został w przeciągu 2 lat, gdy proboszczem był ksiądz Tadeusz Goner według projektu polskiego architekta pana Wawrzyńca Dajczaka. O poświęcenie nowej dzwonnicy i nowego dzwonu o imieniu Jan na chwałę Boga, Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych oraz dla pośrednictwa ludu tej ziemi. W czasie Eucharystii uobecniana jest Jezusowa męka i śmierć. Każda msza święta jest przypomnieniem, pamiątką tamtego wydarzenia. I każda msza święta zaprasza nas w tamto miejsce. I jednego możemy być pewni. Tam pod krzyżem jest zawsze ona, Matka Bolesna. Jezusowa i nasza Matka. To Jezus chciał, by Jego Kościół miał rys maryjny, kobiecy. Dał Matkę swemu uczniowi umiłowanemu, Janowi. Ale to On nas tam reprezentował. Oto Matka Twoja, słyszy apostoł Jan i bierze ją do siebie. Dzisiaj tę naszą parafialną uroczystość, słuchając tych słów Jezusowych z krzyża, chcemy choć trochę wejść w rolę Jana Apostoła, ucznia, który wytrwał pod krzyżem, jedyny spośród uczniów Pana Jezusa. Stał razem z Maryją. Ale wydaje się, że to nade wszystko ona go tam umacniała. I to nie chodzi o to, żeby zawiesić kolejny obraz Matki Bożej w swoim domu, czy w urzędzie. To branie Maryi do siebie ma wymiar na wskroś duchowy, religijny. To w ten sposób wyrażamy naszą wdzięczność za jej obecność w Kościele, ale też biorąc ją do siebie, chcemy ją naśladować w jej wierze głębokiej, niezachwianej. Właśnie tam pod krzyżem ta jej wiara przeżywała największą próbę. Jej wiara była zawierzeniem Panu Bogu, zaufaniem całkowitym. Brać Maryję do siebie, jak apostoł Jan, to być wrażliwym na potrzeby człowieka, kogokolwiek, bliźniego, brata czy siostry. Maryja biegła, oddając cześć Matce Najświętszej. Jednocześnie mamy w naszej parafii przeżyć niepowtarzalne wydarzenie, poświęcenie nowej dzwonnicy i dzwonów. Jeden zupełnie nowy, inny odnowiony, przetopiony, także jeden. I same imiona tych dzwonów zapraszają nas do uczczenia Maryi. Tam jest także jej imię. Ale są imiona tych, którzy ją czcili i którzy dla nas są wzorem oddawania jej czci.
jest imię Józef. Mąż sprawiedliwy, oblubieniec Najświętszej Maryi i Panny. Poza Jezusem, który był zarazem Synem Bożym, spośród ludzi nikt tak nie kochał i nie szanował Maryi jak jej oblubieniec, święty Józef, który zadbał o jej cześć, o jej bezpieczeństwo, który wypełnił do końca misję, którą zlecił mu Pan, Ojciec Niebieski. I jest imię Jan Paweł II, kolejny dzwon. Niezwykły czciciel Matki Najświętszej. Cały jej się zawierzył. Jej kult przeżył, gdziekolwiek się udawał, gdziekolwiek pełnił swoją posługę. Nikt tylu aktów czci wobec Matki Bożej nie wypowiedział, jak on, papież na wskroś Maryjny. Jest imię Jan. Tak. Obraliście to imię dla nowego dzwonu, by uczcić pamięć proboszcza, który tyle lat stał na czele tej wspólnoty, który swoją posługę słowa, sakramentu, posługę pasterską pełnił z ogromną gorliwością, który był przewodnikiem, ale który znajdował w waszych sercach, w waszych umysłach oddźwięk i zaproszenie do współpracy. I to, co zostało przypomniane w słowie powitania, tak zaowocowało właśnie ta współpraca z proboszczem. Niech dźwięk tych dzwonów i ta melodia, którą będą te dzwony wygrywać, niech nam przypominają, że jesteśmy wszyscy zaproszeni, by tworzyć jedną wspólnotę, by wyciszać to, co może nas czasem różni, co może nas skłócić, co może zrodzić jakieś zło. Niech ten harmonijny dźwięk dzwonu będzie takim wezwaniem do szukania tego, co łączy, do budowania wspólnoty wiary. Jesteśmy Bożą rodziną. Jesteśmy Kościołem, zwołaniem świętym. Matką tego Kościoła jest ona, Maryja. Tablicę Panią Stową i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą głosu tych dzwonów, znoszą serca do Ciebie, gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do Kościoła, wystarczają w miłą obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.